Witam, Adam Kopeć, myślnik Excela z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek 24. Jak wyciągnąć rok, miesiąc, dzień i temu podobne informacje z daty. Czyli taka prosta tabela kalendarza, jak ją można stworzyć w Power Query. I co tu jest interesujące, zaczynamy od tak pustego arkusza Excela. Nic nie mamy, wszystko będziemy tworzyć w Power Query. Więc zaczynamy kartę dane, nowe zapytanie. Połącz zapytania, a nie inne źródła i puste zapytanie. Tak będziemy zaczynali pisać proste rzeczy sami. Tak będzie naszą tabelę kalendarza. I zaczniemy od funkcji, która się nazywa list.days. Tak? Power Query jest case sensitive, zwraca uwagę na wielkość liter. I teraz po napisaniu właśnie takiego i funkcji naciskamy sobie Enter i Power Query, tak jak rozpoznał, jest taka funkcja i podpowiada nam, tak, jakie są parametry, jakiś przykład danych. Tak? I moglibyśmy sobie skopiować te dane, żeby stworzyć taką funkcję, ale też są tutaj pola. Rozwinę sobie zapytanie. Nasze zapytanie to teraz jest o to. Tak? Nasze jest to drugie zapytanie i tu jest fx, czyli to jest istotne, to jest funkcja. Tak? My nie do końca chcemy w tym momencie funkcję, ale tak zaczynamy, zakładam, że nie znamy aż tak bardzo dobrze Power Query, więc próbujemy takie proste sztuczki, które nam ułatwiają pracę z Power Query. Czyli tutaj piszę sobie datę 2017-01-01, ilość dni 365, tak cały rok chcę i wpisuję sobie jedynkę, żeby było co dzień po dniu. I teraz możemy wywołać funkcję. Tylko jak wywołujemy funkcję, tak, to ona się pokazuje jako powiedzmy tak kolejne zapytanie. Tutaj dokładnie to jest lista, bo takiej funkcji użyliśmy. No i jakbyśmy tak naprawdę nie chcieli tego dodatkowego zapytania mieć tak jako inną, osobną entity, to możemy sobie, jak już tam to wszystkie parametry nam przygotowało do funkcji, to możemy sobie to wyciąć i do naszej funkcji to wkleić. Ewentualnie tak mogliśmy tu od razu skorzystać tak z gotowego przykładu, skopiować go, wkleić, odpowiednio zmodyfikować. No i teraz jak mamy parametry do tej funkcji, no to mamy tu konkretny wynik. No nie, nie zrobił mi konkretnego wyniku w działaniu. Teraz zrobiło zapytanie. Teraz to wywołanie funkcji jest nam niepotrzebne, bo zwraca błąd. I tak co istotne, nasze zapytanie cały czas jest listą, a jak my chcemy je dalej przekształcać, to raczej potrzebujemy tabeli. Jeśli chcemy tak w łatwy sposób mieć przekształcam, bo chcemy wyciągać z tej listy dat, tak odpowiednio rok, miesiąc i tak dalej, a tu wszystkie punkty łącznie właśnie z datami są wyłączone, więc najprościej tutaj kliknąć prawym i do tabeli na tą kolumnę i Power Query nam to przekształci na tabelę. Tak, tutaj nic nie zmieniamy, nie stawiamy żadnych ograniczników. Tutaj może pokazywać jako błędy, tu wszystko jest poprawnie. OK, mamy tabelę danych, którą tak już możemy o tu łatwo przekształcać. Ewentualnie możemy dopracować tak, poszukać, co dokładnie, jak działa funkcja table from list, tak, i odnaleźć, że jeśli chcemy w tej funkcji mieć tutaj nazwę kolumn, bo nawet tak nie kolumny, tylko jednej, ale więcej, no to musimy tu zmienić ten parametr null. Tak, i tu, ponieważ to musi być lista, czyli w nawiasach klamrowych piszemy sobie data i tak data w cudzysłowach i dopiero udaje nam się zmienić nazwę list. Tak jakbyśmy nie chcieli aż tak się męczyć z tutaj widokiem formuły, to po prostu tak dwa razy w nagłówek i możemy tutaj śmiało zmienić tak wartość tekst w nagłówku, tylko dodaje nam się krok, a ja nie zawsze tego chcę. I ważne, tak, jak chcemy sobie ten rok, miesiąc, dzień wyciągać w Power Query, to ja chcę dodawać kolumny, tak, bo analogiczna funkcjonalność jest na karcie przekształć. Też jest tutaj data i tak rok, miesiąc i temu podobne funkcjonalność, ale jak mamy operację przekształć, no to przekształcamy kolumnę. A jak dodajemy, to na podstawie tej kolumny tworzymy nową, więc my chcemy sobie tutaj szybko stworzyć rok, tak, wracamy do daty, miesiąc
i tutaj z miesiąca, nazwę miesiąca. Jeszcze chciałem sobie tak wyciągnąć, żeby pokazać, ile tu jest tak możliwości. Dzień, tak, to wtedy będzie po prostu numer dnia w miesiącu i nazwę dnia, jeszcze chciałem nazwę dnia, tak, bo tu dzień tygodnia to jest w rozumieniu Power Query z założenia od 0 do 6, w większości tak jest numerowane. O, i mamy, czyli mamy moje drugie zapytanie, tak, napiszę sobie kalendarz gotowy, jest i mogę sobie go załadować do Excela. Tabelka, nowy arkusz, nieistniejący arkusz, komórka A1. Czekamy chwilkę i Power Query ładuje. A, mój błąd, zapomniałem tam zmienić formatowania daty. Mimo że się wyświetlało jako data, Power Query nie rozpoznał tego jako datę, więc wracamy do edycji zapytania i tu, o, klikamy sobie, żeby zmienić tutaj domyślne formatowanie, takie ogólne na datę. Teraz jak sobie zamkniemy i załadujemy, to już też w Excelu prawidłowo wyświetla się data. Mamy taką prostą tabelę kalendarza stworzoną za pomocą Power Query.